Po 3 dniach pobytu w Sydney i okolicy, rano 2 lutego wystartowaliśmy w stronę Uluru, położonego w samym środku kontynentu australijskiego. Lecąc samolotem, podziwiamy miasto Sydney wraz z jego przepięknym, klifowym wybrzeżem. Po 3 godzinach lotu, przemierzając prawie 2,5 tysiąca kilometrów, dostrzegamy Uluru, świętą górę aborygenów. W 1985 roku rząd Australii oddał prawo własności tej niezwykłej góry aborygenom, a oni oddali ją rządowi w 99-letnią dzierżawę. W tym miejscu utworzono mający ponad 1000 km2 Park Narodowy Uluru Katatiuta. W odległości 45 km od skały Uluru położona jest miejscowość turystyczna Ayers Rock Resort. Miejscowość ta składa się z szeregu różnej klasy hoteli, supermarketu oraz posterunku policji. Idzie nasza karawana, prowadzi ją sam Bóg. Tutaj na pustyni taką plagą są muchy. Niesamowita ilość much, dlatego wszyscy chodzą siatkami, ale ci odważni, zaprawieni w życiu chodzą bez siatek. Bo po co siatki, prawda? Bo muchy te stworzenia Pana Boga. No, wchodzą do każdej dziurki, rzeczywiście są niesamowite te muchy. Zauważmy, że tutaj nowe autobusy od 2 lat, Scania przejęła cały tabor. Jest ich tutaj 40 autokarów, które wożą turystów. Gdyby jakaś zwierzyna wyskoczyła na drogę, kierowca hamuje, prawda? Gdyby rzeczywiście ta zwierzyna gdzieś uderzyła, to wtedy autobus jest ocalony. A wszyscy pasażerowie muszą jeździć z pasami zapiętymi, ponieważ no, w każdej chwili to jest pustynia, może coś wyskoczyć za roślin. I mamy godzinę 15. I o godzinie 15 mamy taki widok góry Uluru, świętej góry aborygenów. My, Europejczycy, znamy ją pod nazwą Ayers Rock, ale prawdziwa nazwa to właśnie Uluru. Dawniej uważano, że to jest jeden monolit. Teraz się okazuje, że nie, że tam sięga w dół pod ziemią ponad 2 kilometry i łączy się z innymi takimi samymi górami, które są w odległości około 20 kilometrów. Kompleks tych skał, które tu tak najbliżej są naszego punktu widokowego, to Katatiuta, czyli wiele głów w języku aborygenów. I one razem z górą Uluru, którą poprzednio żeśmy oglądali, stanowią jedną skałę. Pod ziemią, na głębokości gdzieś 2 kilometrów, łączy się ta skała ze sobą. Objeżdżamy ten kompleks tych skał, wiele głów Katatiuta dookoła i teraz mamy widok z innej strony. Jest tutaj przygotowane miejsce do oglądania z tego właśnie kompleksu tych monolitów przy zachodzie słońca. Przyjeżdżają wycieczki i robią sobie tutaj zdjęcia. Jesteśmy w miejscu szczególnym, miejscu świętym dla aborygenów.
Uluru to nie tylko święta skała, ale to także mnóstwo wypiętrzeń. Tutaj kiedyś 60 milionów lat temu było morze. To, że tutaj była kiedyś woda, świadczą o tym muszle, które znajdują się wewnątrz, prawda, tych wszystkich kamieni. Kamienie zostały niejako wypięczone, obmyte, dlatego widzimy, że nie ma jakichś tam ostrych załamań. Tutaj jesteśmy w wąwozie Georgia. Jest też takim szczególnym, ponieważ było 60 plemion aborygenów. Tutaj też to jedno plemię wykorzystało ten wąwóz właśnie, aby się przemieszczać, idąc między tymi skałami do Skały Świętej. Woda, tak? Woda daje życie. I oni tutaj mieli wodę. I tu przychodzili na odprawianie obrzędów. A sami mieszkali w tych wnękach, w tych takich półgrotach, tam u ujścia tego wąwozu. A teraz tu bliziutko widzicie, że to nie jest skała, tak się mówi, monolit, tylko że to są takie zlepieńce. Widzimy, że to jest zlepione z kamieni. Dolewa nam zimnej wody. Ta woda jest lodem, proszę bardzo. Każdy pije ile chce. To jest właśnie pustynia. Mało tego, radość pustyni. A, witam cię, braciszku! Czy ty wiesz, że to jest Dolina Wiatrów? No czuję to, czuję. Czujesz to? Swego rodzaju rytuałem wśród turystów jest oglądanie wschodu i zachodu słońca nad Uluru. Są w tym celu wyznaczone specjalne punkty widokowe od zachodniej oraz od wschodniej strony skały. Niebo nad Uluru jest prawie zawsze bezchmurne, a czerwona skała mieni się różnymi odcieniami czerwieni, oświetlona pod różnymi kątami przez promienie wschodzącego słońca. Jesteśmy przed świętą górą aborygenów. Żeśmy wstali bardzo wcześnie, o 5:30, żeby tu już być o 5:30 rano. Góra ta ma 3 km długości, 350 metrów wysokości. Jest dla aborygenów górą świętą. Uważają, że jeśli ktokolwiek by zabrał kamień z tej góry, to ten kamień jest talizmanem, ale tak naprawdę przynosi nieszczęście, jeśli by to ktoś wywoził stąd. Dlatego ta góra jest niejako oddalona od turystów, aby zbyt łatwo nie zabierali cząstek tej góry.
aborygeni tutaj przyjeżdżają, aborygeni świętują tutaj przy tej górze, ale z drugiej strony ta góra została wydzierżawiona przez Australię, aby służyła turystom, dlatego już od 6 godzin rannych wszyscy czekają na wschód słońca, wszyscy zachwycają się tymi widokami, ale przede wszystkim uwielbiamy Pana Boga razem z muszkami, które bez przerwy nas obsiadują i atakują. Także pozdrawiamy. Aż się boję stąd wyjeżdżać, bo jak to puszcza, to zrunie wszystko. To są jaskinie zrobione przez naturę, ale także te jaskinie służyły jako miejsca, prawda, schronień, jako właśnie takie świątynie dla tych, którzy tutaj przybywali, aby szukać siły wiary. Ta jaskinia swoim kształtem przypomina bijący dzwon. Naskalne, namalowane przez aborygenów. Jak widzimy, przedstawiają te rzeczy, z którymi aborygeni na co dzień się spotykali. Jakiś liść, palmy, jakieś narzędzia, jakieś polowanie na kangura. To wszystko malowali w czasie. Dwóch aborygenów z jednego z plemion Mala przyszło i zobaczyło tą olbrzymią skałę. Pomyśleli sobie, że dobre to by było miejsce do odprawienia ceremonii religijnych. Zawołali całe swoje plemię i tutaj odprawiali ceremonię. Kobiety przygotowywały jedzenie, mężczyźni poszli na polowanie, zrobili ognisko, zaczęli wyrabiać broń i narzędzia potrzebne im do życia. Po pewnym czasie z innych plemion poprzychodzili ludzie i też zaczęli uczestniczyć w tych obrzędach religijnych. Tutaj przychodziły kobiety, zamieszkiwały te jaskinie, tak, mężczyźni łowili ryby, tak? No nie, mężczyźni polowali przeważnie. To kobiety wchodziły gdzieś, jak tam było dalej jakiś strumyk płynął, to próbowały znaleźć jakieś ryby. I tutaj było wejście na tą górę jeszcze kilka lat temu. Tak, to jeszcze 10 lat temu się wychodziło tym właśnie trasą, którą teraz oglądamy w kamerze. Dawniej też aborygeni stali tutaj i prosili, żeby się nie wspinać na ich świętą górę. Aborygeni proszą nawet, żeby nie robić zdjęć. Nie robić zdjęć ich świętej góry, nie robić zdjęć ich rysunków, tych, które mają w jaskinia, że to wszystko jest związane z ich tradycją, z ich duchami, że te duchy się denerwują. To są duchy ich przodków, z którymi się oni ciągle spotykają. Czy oni uważają, że duchy tych przodków są w tej górze, prawda? W tej górze, tak, że one tutaj właśnie oni w czasie ceremonii spotykają się z duchami przodków. Jak spotykamy aborygenów, to ich witamy słowami Pukulpa, Pityama, Ananguku, Ngurakutu. Tutaj nasz basen na pustyni, z którego żeśmy korzystali. I nasza restauracja.